Siemano, siemano Ohio wszystkim. Jest godzina 6:30. Jest dzisiaj deszczowo, ale ciepło. Lecę na spotkanie z Zbigniewem i lecimy do wody. Że dzisiaj lecimy na kopalnię. Jest cieplutko, ale dżawka mała jest, także taki deszcz to jest rosa, jak to mówi Zbigniew dla komandosa. Jedziemy dzisiaj na kopalnię. Wczoraj byliśmy na jakimś jeziorze na Kapslandii. Tam trzeba by z neodymkiem najpierw pochodzić, później z wykrywaczem. A nasza kopalnia jest wyczyszczona. Do zobaczyska. Siema, siema. Siema, siema. Dobry. Co, ty spać nie możesz? A co, będę w domu robił spał? High five. Witajcie. Witajcie. No jesteśmy i zaczynamy się ubierać. Jesteśmy w wodzie. Zbigniew coś podjął. Co masz, panie? Jeden grosz. Elegancko. Pierwszy sygnał. Już moneta jest. Bawimy się dalej. Do sygnału jakiegoś u mnie. Ja muszę na początku sobie stanowisko przygotować. Przygotowanie parceli i dzida szukamy. Zobaczymy się przy następnych sygnałach. Taki sygnał wykopany. Dwa sygnały niedaleko siebie. Dwie blaszki. W takim kolorze miedzi. Zmieniliśmy miejscówkę. Nasze kopalnie są trochę zamarznięte przy brzegu. Co masz tam, panie? Tłuczeń. Nie potrzebujesz? Tłuczeń. A ja mam ołów. Ołów, ołów, ołów. I teraz przed chwileczką wyskoczyła moneta. 5 groszy międzywojenne. Daty nie mogę doczytać. A i tak w ładnym stanie, zobacz. Pogratulować pan. Dziękować. No, powiem ci, że wczoraj międzywojna i dzisiaj super. Mega MC. Super, super. Jesteśmy dalej w wodzie. Przed chwilką blacha wpadła, a teraz wpadło dwa ziko. Dwa ziko z PRL. Dawno nie było. Super. Jest 2 złote, jest wypad. Duży Zbigniew rozwiązał zagadkę pustynnej burzy. Wszystko z Ameryki, zobacz. Tam był hammer, ale ładna. Bo komuś tu konar zapłonął. To nie jest z Ameryki, to jest z United. Później jest dopiero Ameryka. Najpierw United. To niedaleko Pomorza było, ja widziałem gdzieś tam. No, ty chłopie. Taki soldier musiał zgubić. Pewnie jeszcze będzie palić. Na bank, tak dobre. Na zapych. No to jest fancik fajny. Z kapselkiem wyszła, nie? Jo. No i git. Konar też, mówię, zapłonął. No i to konar zapłonął komuś. Zippo. Usa. Zippo Usa. Zajebisty fan. Dziękuję. Co robisz? Tak. Dłubam. Dłubasz. Lubimy dłubać. Ja mam blachę i nowożytne 10 groszy. A, jeszcze miałem tutaj makaron. O, jest tutaj. Aluminiowy makaronik. Wydobycie pełną gębę. Kilka rzutów. Później mam 2 blachy. 3 ołowie. I się obłowie. Tup tam, tup tam, tup tam. A tu taka niespodzianka. Wędkarze pozostawili. Ty, jest fotel. No, jakiś wędkarz. O! Kulturka, panie. On tam się śmieje. Z czego, ha? Dobiegłem, żeby się rozgrzać, a znalazłem krzesło i se usiadłem. Jakieś blachy wpadają, ołowie. I nowożytne 2 grosze chyba. Ale nie, nie nowożytne. 49. Dziesiątka. Niklomiedzi albo coś w tym stylu. Ładna. I ładna patyna. Git majonez.
Następne fanty przytulone z wody to są dwie blaszki i jeden grosik współżytny. Ciśniemy dalej. Ile to biło? Ile masz sygnał na marihuanę? 42, 53, to szaleje. To jest legalne? A się zielony dojrzewa, to raczej jo. No właśnie. Ktoś zgubił towar. Gratulation. Tylko schowaj dobrze, bo za to można beknąć. Ktoś idzie. Ktoś idzie? Tak. Dobra. Jak coś, to nie znaleźliśmy nic. Zbigniew miał 5 groszy, mi wpadło 2 grosze. Jakaś zawleczka, jakaś część od blachy. Do wędkowania. A tymczasem jeszcze jedna dwójeczka wpadła z lat 70. Elegancko. Chyba nasze ostatnie sygnały. Teraz głęboko na 80. Było takie coś. Aluminium. Pierścionek jakiś. Coś w tym stylu. No, także za chwilę się będziemy zawijać do domu. Domu już po zawody wyciągania fantów z wody. Fanty z Afryki, czy za skąd? Przetłumacz na polskie. Kłódka, kapsle, blaszki. Dwa Zico PRL, w nowożytnych monetach masz 10, 5 i 1, to jest ile? 21 groszy. Ułamki mi wyszły. Ułamki. Nie, oczywiście nie mamy hipotermii. Przedtem tylko nóg nie czuliśmy. Chwilę. No się nawzajem wąchało swoje, to było dobrze. Mówię, że nie czuję nóg, a Zbigniew mi daje wąchać swoje. Marihuana, ale bardzo ciężka jest. Nie wiem czy... Na pewno nie aluminium, nie? Nie mam pojęcia. Fajna waga. Do blaszków jak mrówków. U mnie też blachowo dosyć sporo tego. Mam dwie baterie. Tu jest bateria na full wypasie. Long life. To znaczy, że... Tanie, tak? No long life, że w promocji może. Tutaj taka. Co nie, amerykańskiego nie znasz? Chłopie, wszystkie języki. Po amerykańsku, po wszystkiemu mogę mówić. Co tu mam? Polmosy. Po chińskiemu podrobione. No, oryginalny Polmos. W monetach mam dwie dwójki z PRL i jakieś tam nasze grosiaki. 13 groszy. Miedź o nikiel czy niklo miedź? To jest ładna dyszka. Trzeba polizać, bo ja nie wiem. Ja też się nie znam. A międzywojna jest tutaj. W ogóle takie piątki dawne nie znalazłem w dobrym stanie. 35 rocznik. Zajebiste są te moniaki. Co ja tu mam jeszcze? O, takie coś aluminiowe. I co? Więcej nic już, nie? Nie znaleźliśmy dzisiaj. Bo nie szukaliśmy za dużo. Za dużo lodu było. Do następnego. Kiedy następny wypad? Nie mam pojęcia. A ja dwa razy. Także narciarz. Adios, amigos. I jeszcze jedno. Coś znalezione, nie wiemy co to jest. My tu widzimy jakąś postać, ale możemy być hipoten, nie? Ale podejrzenie ma sreberko. To czyścisz w domu, zobacz. No, coś od czegoś. Może guzik jakiś. To nic. Liczy się, że jest fantastyczny.